Jesteśmy z trenerem Krzysztofem Zalewskim po okazałym zwycięstwie 11-0, jeżeli dobrze policzyłem, nad Hutnikiem Kraków. Co można powiedzieć po takim spotkaniu? Zdecydowana przewaga, udokumentowana przewaga, dwa hat-triki, no po prostu gratulacje. Dziękujemy. Bardzo dobrze weszliśmy przede wszystkim mecz. Te pierwsze 15 minut tu ustawiło to spotkanie. Tak sobie zakładaliśmy przed tym meczem, bo żeby bardzo mocno, intensywnie rozpocząć, spróbować szybko strzelić bramkę, bo Hutnik w ostatnich spotkaniach, mimo że wysoko przegrywał, to gdzieś tam do 60-70 minuty utrzymywał wynik nawet remisowy z Wisłą Kraków, z liderem, także tutaj zależało nam na tym, żeby bardzo szybko zmusić przeciwników do błędów i strzelić bramki. To się nam udało. No i potem ta skuteczność też była wysoka, dlatego okazało zwycięstwo. Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo, bo w ostatnim spotkaniu 1-0 na wyjeździe z Górnikiem. No i cieszy też to, że udało się po raz kolejny zachować czyste konto. Tak, zgadza się. Ta gra w defensywie też była dobrze zorganizowana, solidna, na dobrym poziomie. Nie pozwoliliśmy na stwarzanie jakichś sytuacji przeciwnikowi i kolejny raz na zero z tyłu. No i już kończąc, jesteście coraz bliżej utrzymania, to już zostało, jeżeli dobrze liczę, tylko 5 spotkań do końca tego sezonu, kilka zaległych, ale przewaga nad tą strefą spadkową w Waszym wypadku rośnie, a nie maleje, co na pewno może cieszyć. Zgadza się, ale jest jeszcze 5 spotkań do końca, także tutaj do każdego następnego meczu podchodzimy poważnie i chcemy odnosić zwycięstwa, grać jak najlepiej potrafimy.